Siema, ja jestem Edge Young, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zdobyć darmowe itemy z nowego eventu na Robloxie. Oczywiście przed zaczęciem tego odcinka zachęcam Was, żebyście dołączyli do mojego Discorda, ponieważ jestem kanał TradeJabrek, no i możecie się tam tradować z moimi widzami. Jeszcze przypominam, że aktualnie robię swoją grę na Robloxie i zrobiliśmy właśnie swoje studio na Discordzie jakby do gry, więc możecie wpisać na tego Discorda, będą tam linki, różne informacje, jakieś kody do tej gry. Oczywiście gra, ja jeszcze nie wiadomo kiedy wychodzi, ale oczywiście dam znać. No i my już przechodzimy do odcinka. A jeszcze jedna taka rzecz, sorry za głos, ale aktualnie jestem chory i no po prostu mam głos zmieniony itp. itd. Więc jak wiecie, właśnie sobie wyszedł taki event na Robloxie i możecie właśnie zdobyć darmowe takie właśnie itemki, jakieś czapki lub nawet taką złotą walkirę na Robloxie. Więc linka do tej gry jakby będziecie mieli w opisie. No i pierwsze co robicie, to podchodzicie sobie właśnie tutaj, więc idziecie sobie tutaj, jak będziecie oczywiście na tą grę. Wchodzicie sobie tutaj i po prostu teraz dostaniemy właśnie jakąś taką kurtkę, że wam mogę pokazać. No więc po prostu jak wejdziecie tutaj, no to dostaniecie właśnie taką kurtkę. I następna rzecz, to teraz podchodzicie sobie tutaj, to jest obok, podchodzicie tutaj i po prostu wybieracie gry, które wam się po prostu, nie wiem, najlepsze chyba gry po prostu z tym roku, czy jakiego. Oczywiście wybieramy jailbreak, no bo jailbreak to jailbreak, wiadomo. Dobra, lecimy dalej, tutaj nie wiem, nie znam tych gier, World Zero dajmy, nie znam tych gier. Dajmy, załóżmy Bed Wars. Też spoko gierka. Dajmy tutaj Flamingo. No i teraz klikamy Vault. I dostaliśmy kolejną rzecz. I właśnie teraz dostaliśmy kolejną jakąś kurtkę taką. Kolejną. Więc dobra, jak już tam zagłosaliście, to podchodzicie gdzieś o to w to miejsce. I po prostu teraz musicie po tych niewidzialnych schodkach po prostu skakać. I po prostu, żeby zdobyć kolejny darmowy itemek. Więc po prostu musicie tutaj skakać. Więc ogólnie tutaj polecam się uważać. Ponieważ tutaj można się łatwo wywalić. To dość trudne, no bo po prostu jest to niewidzialne. Dobra, mamy pierwszą rzecz. No i dobra, lecimy sobie teraz po kolejną jakby, bo to są ogólnie jakieś takie cztery części, żeby zdobyć kolejny itemek, więc podchodzicie sobie tutaj pod jakąś piramidę i tutaj jest kolejny itemek, więc idziemy po to. No zaraz, wskakujemy na to, no i dobra, już mamy dwie takie właśnie i jeszcze potrzebujemy jeszcze dwie i wtedy dostajemy kolejny darmowy itemek. No i dobra, kolejny itemek właśnie jest oto tutaj, po prostu musimy wejść na to. I tutaj jest właśnie ten itemek, więc musimy tutaj wejść. Dobra, próbujemy. O kurde, trochę trzeba na wyczucie to zrobić jakoś, tak? Dobra, wskakujemy. Kurde, nie umiem tu wejść. Po prostu musicie tu wejść, ja tu zaraz wejdę pewnie. Się ogarnę. Dobra, wskoczyłem tu jakoś i bierzemy kolejny itemek, więc mamy. Więc mamy już trzy jakby te części do tego itemku i ostatni jest właśnie za tymi jakby dwoma jakby kwadratami. I teraz sobie po prostu tam idziemy. No więc dobra, jak widzicie, jest tutaj właśnie ten itemek, więc go bierzemy. No i uwaga, dostaliśmy kolejny itemek, już mamy jakby zebrane 4 części i dostaliśmy za to właśnie taki złoty kapelusz, bardzo mi się podoba, jest spoko. Więc teraz robimy jedną rzecz, po prostu wychodzimy i wchodzimy. Oj, widzicie, jak wyszliśmy, dostaliśmy kolejny itemek, dostaliśmy właśnie takie rogi. I został nam teraz, ogólnie ubrało mi się to, nie wiem czemu mi się to ubrało, w ogóle zobaczcie jak wygląda w tym. No i dobra, robimy ostatnią rzecz, ona będzie bardzo trudna. Idziemy sobie lecimy sobie tutaj w to miejsce. I teraz wchodzimy po prostu tu po schodach, znowu po niewidzialnych jakiś. Po prostu musicie wchodzić po tych schodach, no trochę to ciężkie jest, przerąbane. Jak jeszcze ludzie was blokują, no to już w ogóle jest przerąbane. Więc ogólnie widzę, robię to już chyba po raz 10, nie wiem, nie potrafię tego zrobić, po prostu przez tych ludzi już się z 30 razy chyba wywaliłem na jakimś wysokim. No pokażesz się czy nie? A tu trzeba teraz zeskoczyć, więc ogólnie tu trzeba zeskoczyć. To jakiś typ był i teraz znowu trzeba na te schodki. Nie wiem, to jest jakieś, widzę, to jest takie dziwne, ja nie wiem. To jest jakieś promano. O, widzicie, właśnie to już chyba tam jest. Tam jest.
I uwaga, mamy to widzowie, mamy tą Walkirię i uwaga, dostałem to, jest to w ogóle, jak mi się to podoba. Ogólnie jest to trochę trudne, znaczy no czasochłonne, jak jeszcze ludzie was blokują i w ogóle to już przerąbane macie. Ja już byłem tak blisko i się wywaliłem, tak się wkurzyłem. Więc no, jak tutaj dodajecie, to po prostu wchodzicie w to, no i dostajecie tą Walkirię. Więc to było na tyle z tego odcinka, no i elo.